Siemaneczko, ja jestem Veron White, a to jest kolejny odcinek C-Block, mianowicie już drugi. Jestem mega, bardzo mocno, strasznie, dużo, ogromnie, przeogromnie, dużo, max zadowolony, że tak bardzo wam spodobała się ta seria. Dużo komentarzy pozytywnych widziałem tym filmem, więc postanowiłem nagrać dla was kolejny odcinek. Ja już zapewne jestem na świętach w Polsce, mojej kochanej dziewczyny. Postarałem się nagrać kilka odcinków dla was specjalnie do przodu, żebyście mogli cokolwiek oglądać na ten okres świąteczny, jak mnie nie będzie. Co dziś będziemy robić? Oczywiście standardowo, jak na każdym bloku, C-bloku, Skybloku, czy jakokolwiek to się nazywa, zrobić trzeba generator, żeby móc tylko ten generator. Gdzie my ten generator zrobimy, powiedzcie mi? Możemy zrobić ten generator, można zrobić generator? Ten statek w przyszłości postaramy się bardziej gdzieś tutaj rozprzestrzenić. Tam jacyś gracze są po drugiej stronie, mam nadzieję, że kiedyś uda nam się połączyć z nimi. Co to jest? Vibration jakieś mi tutaj są bardzo mocno, głośno, strasznie. Dobrze. Ej, nie mam kompletnie pomysłu na zrobienie tego generatora. Brawo ty. Brawo ja. Nic, idziemy nurkować. Nie umiem pływać. W rzeczywistości w sumie też nie potrafię pływać. No i co? I nie wykopię tego. Nie wykopię tego. Nikt mi, Bozia, mi rączki uwaliło, nie dam rady. W ogóle ciekawy, naprawdę dość interesujący serwer, więc wszyscy, którzy chcą grać tutaj, proszę, zapraszam wszystkich na ten... Co to się dzieje? Co się stało? W ogóle... Dobry. Cześć. Dzień dobry. Dobry. Jestem tutaj... Dobry. Jestem tutaj małym rozbitkiem. Jak rozbitkiem? Co ty sobie... Pisz sobie ze mnie, panie, jakim rozbitkiem? Jakie rozbitki tu na tej wyspie są? Co ty, panie, tu mi tu gadasz? Nie, ale tak na poważnie, co ty tutaj robisz w ogóle, co się stało? A, przyszedłem cię odwiedzić. A gdzie masz wyspę? Widzę, że coś tutaj... Nie mam. To czekaj, moment, bo czegoś chyba nie rozumiem. Bo czegoś nie rozumiemy. Przyszedłeś mnie odwiedzić, ale wyspy nie masz, więc... Coś tu kręcisz, pieniądze chcesz? Na zupkę chcesz? A jak pan ma, to daj! Czekaj, zaraz ci dam. Proszę, nie mam zupki, ale mam kromkę chleba, proszę. Raczej no ciastko. Ciastkiem się też powinieneś nażreć. Także dziękować. Dobra, tak teraz na serio, zaraz. Siemanko, co tam słychać u ciebie? To ty mnie znasz! O Jezu, jaka rozkmina. W ogóle to jest... Kozdon. Nie wiem. Roach. A siemaneczko. To jest Roach. Kozdon, Roach. Jak zwał, tak zwał. Muszę ludzie na mnie ludzie mówią. Muszę generator zrobić. Jeżeli jesteś rozbitkiem, to cię z miłą chęcią tutaj przenocuję, przekibluję cię tutaj. Pomóż mi generator zrobić. O, sorry. Tu będzie kobel. No i ma sprawy. To tu w takim razie musi być wylane coś i tu musi iść od tego coś, żeby coś było do czegoś. To mam nadzieję, że tutaj, bo na większości serwerów jest ten, jest jak to się mówi, anty... Boże, anty, co ja gadam, jakie anty? Wiem, o co ci chodzi, konaj, pamiętam też. Że drewno pali się pod wpływem lawy. Ale zobaczymy, jak to będzie tutaj w tym przypadku. Jezus, Facebooki, ludzie nie dają mi spokoju, nie wyłączyłem Face'a i teraz Dobra, nic. Tak, co powinno się wlewać? Jeżeli woda zaleje lawę, to będzie obsydian. Jeżeli lawa zaleje wodę, to powinien powstać kobel. Czyli powinna się wylewać woda. Powinna się wlewać, a lawa powinna się... Czyń powinność, będzie na ciebie. Mówisz? No. Niech się dzieje. Zajebiście, mamy generator. Widzisz, mówiłem, że tak będzie? To teraz tak. Tutaj sobie przy... ten.
To chyba... Chyba obsydian. Mamy lawę w ogóle? No jest problem, nie ma lawy. Jest lawa, dobra. To mam jeszcze ostatnią szansę. Czekaj, no pozwolisz. Nie niż tego obsydianu nawet. No, nie będę nawet jeszcze. To będzie udana pamiątka po bardzo udanym. O, dobrze. Teraz tak. Jest coś? Dobra, już. To lewy na wodę, tak? Tak. Teraz powinienem zrobić tak. I tu powinno być tak. I tu powinienem wlać wodę. Woda ładnie zalewa. Tu powinna być ten. I tutaj. A to nie powinno być wypełniona ta jedna kropka? Która? Tam gdzie jesteś. Ale to w sumie obojętnie. Chodzi o to. Chyba obojętnie. Nie, bo chyba. Chyba tak. Wiesz co? Już co, ja mam jeszcze jeden pomysł, żebym jeszcze potem znowu nie zrobił jakiejś gafy. Ja myślałem, że cię utopię, bo kuźba, prześladujesz mnie. Ja nie wiem, kim ty jesteś. Ja mam schizy, naprawdę. Przyszedłeś tutaj, nie. Czego chcesz ode mnie? Ła. No szybko. Dobra. Nie mogę ci bić, szkoda. Dobra, to jest. 3, 2, 1, start! No! No! Mówiłem, że to musi na dół spływ. Jezus Maria! Mówiłem! Mówiłem, że to ma na dół spływać! A ty... No, po co? Właśnie, wiesz, w tym momencie... W tym momencie straciłem drugą lawę! Jesteśmy bez kobla! Projektor przypomnieć, że ja tego nie ruszyłem. A Jezus ma... Jest tutaj jakiś sklep w ogóle? Bo ja nie... Ten sklep... Sklep nie istnieje. Skąd mogę wziąć lawę? Ja... Tak, to jest, jak się słucha obcych... Jezus Maria... Słucham obcych osób i teraz mam. Jestem pozbawiony. Ej, czekaj, wiesz co, i w tym przypadku nawet zostałem pozbawiony. Czekaj, wodę chyba jeszcze te. O! Z Netheru! Ho, 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 ho! A żelazo skąd? Jo, piór. Dobra, to nic. Jednym słowem się dałem wyrolować przez jakiegoś zioma, który mnie nawiedził. Bo co ja w ogóle zrobiłem? Ja go przyjąłem zamiast mu powiedzieć: idź sobie stąd, panie, nie denerwuj mnie. Ja być spokojny, rozbity. Co, jak to w ogóle? Ja nie mogę na to patrzeć. Ja sobie tutaj postanowię zbudować, co ja sobie chcę zrobić. Zrobię sobie taki pomost. Utopię się. O Jezus, utopię się! Już mi ucieka życie. O, już w tym momencie uciekło mi dwa serca, dobra. Bo mnie Roach mnie nie kocha i uciekają mi serca. O, stoję na płotku. A jak stoję na płotku, to jest prawie tak samo jak siedzę na koniu? Czy to nie jest to samo? Halo? Co tak szybko zamyśliłem? Się pytam, czy jak powiem sobie, że stoję na płotku, to jest tak samo jak siedzę na koniu? Chyba raczej nie. No pewnie. A jeśli się nie chcesz przydać, to oddaj. Ile chcesz? To oddaj lawę! Nie wiem, tak z 20 idealnie by było, bo mi się właśnie skończyły. Skończyłeś mi się. Kto pierwszy atakuje, kod otrzyma ukośnik. Kod, o Jezus, 7F KOK 944B 9 OK ty F E 5 Y 9 V B N 7 1 Enter. Ach, zły kod, szybko. Co ty pierdziulisz mi? Kok i czekaj. On otrzymał prezent. Nara, my okłamali. Bo ja wpisywałem bardzo dobrze kod. A nie bawię się.
W sumie miała być tu dzisiaj osoba, raczej miała być wczoraj osoba, bo oglądała mój odcinek i powiedziała, że ma dla mnie diaksy. Już pierwszy odcinek, już chcą mnie częstować prezentuma, więc na pewno powstanie takie coś jak skrzynia widzów, więc jeśli chcecie grać, pamiętajcie, że to jest gc2.pl serwer, tutaj wchodzicie, piszecie, no siema Weron, gram tutaj z tobą. To Bob przez OM, pamiętaj, nie zapomnij napisać przez OM, bo inaczej nie przyjmuję zaproszeń do gry. Patrz, idealnie mi się to podoba. Dobra, nic, w sumie to by było na tyle, bo to nie ma czułu tutaj sobie gadać, ani lawirować, ani ten. A nie wiem, ty rozbitku, bo tak się przedstawiłeś, chcesz przyjść się pożegnać? No. Skoro muszę. Tak. Ile mam w ogóle, ile mam tych płotków jeszcze tak w ogóle? Jeden, dobra, nieważne, to nie potrzebuję. F5. To tak. W tym oto przepięknym pomoście, gdzie tutaj będzie dużo przemyśleń historycznych, rozważań, wojen, strategii, korsarzy przeciwko brak talentu z lawą. I ja będę z wami się na obecną chwilę serdecznie żegnał. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrybujcie tego pana, raczej bardziej followujcie na Twitchu. Linki wszystkie znajdziecie. Subskrypcja na kanale YouTube. O, to jeżeli ma kanał. Taką prowadzę, aczkolwiek nie jest tak często używane. No to przede wszystkim obserwujcie na Twitchu, gdzie jest o wiele większa aktywność. My będziemy z wami się żegnać na obecną chwilę. Do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć! Aloha!